Dobra, siemaneczko. Palimy racera. Jedziemy przetestować, zobaczyć, czy to będzie w ogóle jeździć, czy nie będzie jeździć. Niestety w tym tygodniu, ten odcinek się ukaże pewnie później, no ale niestety nie będzie przepalania MRF-a z racji takiego, że brakło mi na to czasu. Ale jak mówiłem, kolumna kierownicy też deszko wywalona. Dobra, tyle. Odkręcamy kranik. To jest tam gdzieś tak wciśnięte head. Paliwko leci. Dajemy ssanie. I odpalamy, dziada. Damy trochę w dół. O! Nie odpalił odszczałem? Dziwne, zawsze odszczała odpalał. Pojedziemy tutaj bokiem, ponieważ ostatnio jest zmożona kontrol policji. Strasznie mi goni na tylnym wahaczu i te zawieszenie tak. Dam kamerkę, może wam włączę podgląd, czy się uda. Ale fajnie się tak bez sprzęgła jedzie. A zarazem troszeczkę dziwnie, bo nie mam w ogóle sprzęgła pod palcem i cały czas mam ten taki odruch tym paluchem, żeby łapać za klamkę. A tutaj nie mam nic. Nie chcę za bardzo jeździć po jakimś błocie ze względu takiego, że filtr powietrza jest, widzieliście jaki jest, umyłem go, ale on no nie jest taki zarewelacyjny. Dlatego tak po trawie i po tym wszystkim nie chcę jeździć, bo woda chlapie. Kurde, no nie mam drugiej kamery, albo nikt mi nie nagrywa, ale to strasznie podskakuje na tym motorku. Taka jazda na prostym, no to nic rewelacyjnego. Nie ma to jak jazda po terenach. Tu na razie nie pojedziemy po tą górkę. Na razie chcę się pobawić tymi biegami dużo. Oczywiście jadę na mniejszym biegu. Jadę na mniejszym biegu i nie chcę tego pałować, bo to na dotarciu wszystko jest. Ale daję radę. Na tej zębacy jak ją obróciłem, ale kopek się otwiera trochę kitowo. Hamujemy troszeczkę silnikiem, zobaczymy jakie będą dźwięki wydawał. Troszeczkę coś tak głośno wyje, tylko nie wiem gdzie, ale bardziej tak słuchać jakby u góry silnika. No troszeczkę zarąbana jest sprawa z tym, że nie wiem, który teraz bieg jest. Zhamujemy, zobaczymy pod obciążeniem. Staram się jak najmniej go tak męczyć, ten motorek, bo... No, tylko jak widać, gdzie ja mam
Widać, że ja mam kolana, nie? Fajny, malutki, kurde. Ale powiem wam, pod tym względem jest dobry, bo jest lekki. Teraz chyba jest jedynka. Jest jedynka. Łańcuch na razie nie spada. Biegi fajnie wchodzą, wszystkie cztery. Teraz jest chyba trójka. Powiem, że według mnie tutaj przednią zębatkę można byłoby dać o jednego zęba większą. Bo jedynka spokojnie wyrabia tutaj, wszędzie. Jest strasznie wolna. Jedynki się prawie nie używa, bo jest wystarczająco mocno przy mojej masie. Ja mam dość ciężki jestem w porównaniu do motoru, do jakiej masy jest on przeznaczony, nie? Więc spokojnie jednego ząbka by można było dać, albo ewentualnie dwa ząbki, większą zębatkę z przodu, wtedy będzie o wiele szybszy ten motorek. Według mnie powinien spokojnie wystarczy, powinien spokojnie dawać sobie radę na tej zębatce, nawet o dwa zęby większej z przodu. Nie wiem, jaka tam jest z przodu, musiałbym ściągać dekiel, sprawdzić, albo policzyć na filmiku którymś, co nagrywałem, ile ona ma zębów, ale dałbym tak z jednego, dwa ząbki większą zębatkę przednią. Tylną zębatkę bym zostawił bez zmian, ze względu takiego, żeby jak najwięcej zębów trzymało, bo im mniejsza zębatka, tym mniej zębów pracuje, nie? Wolałbym, żeby zostawić tą zębatkę większą z tyłu. Wtedy te całe obciążenie i to wszystko będzie rozłożone na większą ilość zębów. No i dłużej ta zębatka pożyje po prostu, nie? Ale powiem wam, fajnie się jeździ. Tylko nie można tym motorkiem poszaleć. Nie chcę jeździć na stojąco na nim, ponieważ tu jest bardzo głupie rozwiązanie. Mianowicie takie, że... Takie głupie jest rozwiązanie, że... Muszę włączyć jedynkę. Takie głupie jest rozwiązanie, że... Kurde... Że te stopki są przykręcone do silnika. A niestety ktoś tak dowalił te wszystkie śruby, że... Dwa gwinty są obrobione. Troszeczkę też ciężko ten sprzęgło powoli puszczać. W ostateczności można zmienić dekiel boczny i zrobić sprzęgło na... zrobić sprzęgło normalnie na linkę. Ale widzę, że czwóreczka... I spokojnie tutaj widzę, że jedzie. Nawet motorek się nie męczy, nie czuję, żeby się męczył w ogóle coś na tej czwórce. Łańcuch teraz jest luźniejszy. Nie powinien spaść, bo jest wszystko wyosiowane ładnie. Trochę niepokoi mnie tylko troszeczkę. Ten wahacz, bo niestety takie są efekty jazdy na zbyt napiętym łańcuchu. No. Jak wam ten łańcuch spada albo coś, no nie naciągajcie go nie wiadomo jak na pałę. Po prostu sprawdźcie, przez co wam spada, co jest nie tak. A nie naciągajcie go na siłę, bo naprawdę może wam nawet silnik pęknąć przez to, nie? Coś musi puścić, jak skoczycie na tym motorku albo coś. Ten łańcuch się szpanuje, jak jedziecie, nie? A to nie jest jeszcze motor na szosę, więc ten wahacz tylny pracuje, nie? Możecie mnie krytykować, możecie nie krytykować. Do takiej spokojnej jazdy, na przykład przejechać w pole albo coś, fajny motorek wam powiem, leciutki. Trochę rama, budowa, w szczególności tych stopek. Dużo do życzenia robi.
Ja bym tu to przerobił tak, jak jest w RC zrobione, żeby te stopki dodatkowo jeszcze były dokręcone do ramy. Bo tak, to żeby to się wszyscy, żebyście nogi trzymali na silniku, można powiedzieć na silniku, no to silnik zakręcony dwoma śrubami do ramy, a cały ciężar właśnie jest na tych dwóch śrubach plus no, to głupie rozwiązanie wam powiem. Co zauważyłem jeszcze przy tym motorku? Powiem wam, strasznie mało pali. Dwójka. Na spokojnie dwójeczką, nie pałujemy, żeby nie miał obciążenia dużego. Tu więcej gazu to dać. Daje radę. Mimo że opona z tyłu łysa. Jak widzicie, łańcuch nie spada. Zaraz wam pokażę, udowodnię wam, jaki jest. Muszę się przyzwyczaić, bo tutaj luz jest ciężko. O, teraz jest luz. Luz jest ciężko trafić. Patrzcie, jaki jest luźny łańcuch. Widzicie? Jaki jest luźny łańcuch? Ja siedzę na nim. A jak wstanę, to jeszcze jest luźniejszy. I wcale to nie jest źle, tak wam powiem. O, uwaliłem, nasmarowałem go. I w kurtałkę. Kurtka robocza. No, zęby się trochę wyprostowały. O, patrzcie. Zęby na zębatce się wyprostowały. Były przeciągnięte, obróciłem zębatkę i zęby się trochę wyprostowały. Jeszcze trochę pojeżdżę i się wyprostuję. Jeszcze się okaże, że na tym jeszcze pojeździ wzrok. O, i tu jest to głupie rozwiązanie. Całe te stopki, to wszystko jest przykręcone do silnika. A silnik jest, trzyma się na dwóch śrubach, na tej i na tej. I jak skaczecie albo coś na tym motorku, trzymacie nogi tu, to całe obciążenie idzie na te dwie śruby. Trochę głupie rozwiązanie. Według mnie te stopki jeszcze powinny być gdzieś dodatkowo, choćby nawet jakąś łapą albo coś, dokręcone tutaj do ramy od spodu. Tak, żeby cały ten ciężar albo coś jeszcze, żeby przekazywane było coś na ramę, choćby nawet w części. Dodatkowe na przykład płyta, żeby była mocniejsza i na przykład tutaj dodatkowo jakieś wzmocnienia z tej strony. Tak jak miałem w moim RC na początku filmiku, co robiłem, nie? I bardzo dobre wzmocnienie wtedy było. Gaźnik tak samo, był gwint tutaj w aluminium przepierdzielony i uszczelka ta neoprydowa, nie pamiętam jak się nazywa, izolująca ciepło, ona była odwrotnie założona, czyli był o-ring do o-ringa założony. Też troszeczkę, nie wiem jak to jeździło, ale jeździło. Obróciłem to na ten i wsadziłem tutaj śrubeczki, żeby, bo gwinty były przewalone i nie dało się tego gaźnika dokręcić tak, żeby nie ciągnął lewego powietrza. No i chodzi wszystko fajnie, idealnie. No ten filtr to też ma tutaj dziury, ma gdzie nie gdzie. No nie nasączałem go olejem, bo to i tak by nic nie dało. A nie wybierałem się nigdzie. No łańcuch widzicie, że jest, no nie ukrywam, no jest luźny. Ale specjalnie dałem trochę luźniejszy łańcuch, no dość sporo jest luźniejszy. Tu jeszcze jakiś ślizg by się przydało zrobić. Z jakiegoś kawałka plastiku tutaj dwie dziureczki takie małe nawiercić i dać tutaj jakiś ślizg łańcucha, jakąś kostkę plastiku, żeby to nie obcierało. I tutaj też tuczę się łańcuch o to dziadostwo wystające. To chyba jest od napinacza, tak mi się wydaje. Tutaj chyba był napinacz łańcucha od spodu. No i się tuczę łańcuch. Ale napinacz dobrze, że jest wywalony, bo on po prostu jak się trochę wykrzywi, to zwala wam łańcuch. Tu bym tylko kostkę jakiegoś plastiku przykręcił. I byłoby naprawdę fajnie. No, tak mi się wydaje. Dobra. Jadę dalej, póki mam baterię. A widzicie, opona jest łysa, ale nawet jeździ. Oddam teczko w bok, się przechylę w jedną i w drugą i te kostki już łapią, więc jest jeszcze jakaś szczepka. Ale powiem wam, ten krosik naprawdę wącha paliwo. W porównaniu do dwusuwa. No ale nie jest on stworzony do ostrej jazdy. Zobaczymy, czy są jakieś wycieki, ale nie widzę żadnych wycieków. Nawet uspokoiło się to takie rzęchotanie troszeczkę. No trzeba pojeździć. Tu jest trochę mokre, ale to chyba od nalewania oleju, jak nalewałem olej. Ten olej będzie wnet do wymiany. Tylko trochę mnie niepokoi to, że jak wrzucam bieg, wciskam sprzęgło, jest sprzęgło, wchodzi bieg, a potem tak jakby jest takie szczelenie, nie?
Tak jakby na dwa razy sprzęgło bierze. Takie troszeczkę głupie rozwiązanie. No nie, nie byłoby tego jakby było sprzęgło przy rączce. Ale dobre jest w tych silnikach to, że można sobie zrobić jakie się chce sprzęgło. Takie sprzęgło, gdyby było półautomat w 170, to powiem wam, że naprawdę fajne rozwiązanie. A widzę, że ktoś tu już jeździł. Uwaga, zobaczymy, czy rzucę nogą bieg. O, jest luz. Jest, no pojeździłem chwilę, już coraz lepiej biegi wchodzą. Widzę, że tutaj ludzi dużo jeździ, ale ta górka już nie jest wyczynem. Największym wyczynem ta górka była, jak była przez nas zrobiona, przeze mnie i Pit Bike Ridera na początku. Teraz to jest nic, ale widzę, że rozjeżdżone. Niech spróbują tu wyjechać. Zamiast jeździć tam, niech spróbują tu wyjechać. Tu. Ja tu prawie wyjechałem RC-kiem. Wtedy to sobie jajka potuk. Prawie wyjechałem na to. I spadł tak na bok i skrzywiłem kierownicę. Tamto to jest dla nowicjuszu. Niech wyjadą mi tu. No, tu albo tu. Tu też prawie wyjechał. Tylko przy samej górze wyrzuciło mnie do tyłu zamiast do przodu. Źle się ustawiłem. Dobra, jedziemy pod dom. Jedziemy pod dom. Zostawiam go, niech to ostygnie. I pojedziemy zaraz drugi raz. Nóżka, bo obciera dalej trochę o... Trochę obciera dalej o ten... o wahacz. Ale no, o wiele twardszy metal, no to teraz tak łatwo już nie wytrze. Dziury. Ale łańcuch dzwoni. Słychać jak te koraliki, co były dawni do roweru. No dobra, to będzie na tyle takiego pierwszego przejazdu. Widzimy się wkrótce, niebawem! I tu jeszcze poprawiłem tą podnóżkę. Poprawiłem po Chińczykach, ponieważ się im nie chciało. Jak wycinali ten element, mogli tutaj zostawić tak po skosie 3 mm ząbka. No, albo tak jak ja, jak tutaj spawali tą podnóżkę, mogli zrobić takiego smarka. Nie chciałem się rozwijać tego wcześniej z paparki, ale doszedłem do wniosku, że już to rozwinę, bo tutaj trochę jeszcze obcierało, widzicie, deczkę tutaj obcierało. Nie wytarłoby to tak szybko jak wahacza, ale dla pewności wolałem smarknąć. I teraz zobaczcie sobie, jak to będzie wyglądać. Cyk. To się na pewno troszeczkę rozbije, dlatego nadspawałem deczko więcej. Ale już widać, że teraz się wahacz będzie mijał i tu, więc zrobione, zrobione. Nawet lepiej teraz jest nogą otworzyć, cyk, 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 ani tak nie spadnie. Można było to nawet trochę po skosie zrobić, to wtedy on by, ale jakby tak odstawał, to by to przeszkadzało. Lepiej jest tak. Cyk, 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 cyk. Działa, działa. Lepiej podłożyć na podstawkę i wszystko. No i dobra. Hamulec z tyłu, no blacha jest, no nie hamuje. Sprawdzę, ale czy w ogóle się ściska. Nie, ściska się. Czyli zapowietrzony nie jest. Po prostu jest blacha. Blacha o blachę i nie hamuje. Z przodu też jest praktycznie blacha o blachę, nie hamuje. Ale to rozmawiałem z właścicielem, to mówił, że sobie już opony sobie powymienia, klocki sobie powymienia, tamte rzeczy to już sobie porobi. Więc ja się tam nie będę wpierdzielał w robotę. Dobra, no to sprawa z racerem jest zakończona, można tak powiedzieć. To, co miałem zrobić, jest zrobione. Pali, jeździ,
No i tyle, no mam nadzieję, że będzie jak najdłużej służył. Ja się z wami żegnam po raz kolejny. Po raz kolejny żegnam się z wami.